Naszym zadaniem jest uproszczenie takiego wyrażenia wymiernego. W liczniku mamy 5x kwadrat plus 20xy plus 20y kwadrat, a w mianowniku x kwadrat minus xy minus 6y kwadrat. Więc widzimy, że to jest wyrażenie wymierne, które zależy od dwóch zmiennych, prawda? Dwa wielomiany dwóch zmiennych podzielone przez siebie. No ale idea jest taka sama. No próbujemy, żeby uprościć to wyrażenie, to próbujemy rozłożyć na czynniki te dwa wielomiany i być może będzie wspólny czynnik, który będziemy mogli skrócić. Dobrze, no od czego tu możemy zacząć? No, wydaje się, że prawda, tutaj w liczniku to 5 można by wyłączyć, czyli może zajmijmy się na początek licznikiem. 5x kwadrat plus 20xy plus 20y kwadrat, więc jeżeli wyłączymy 5, to mamy tak, x kwadrat plus 4xy plus 4y kwadrat. No dobrze, i teraz to jest wielomian dwóch zmiennych. No i teraz jak go rozłożyć na czynniki? No można by tutaj na dwa sposoby to robić. Na przykład potraktować to jako wielomian kwadratowy w x, no i zapisać tu i spróbować go rozłożyć na czynniki, czyli tak jakby to był względem x, prawda? Wypisać wzory na pierwiastki i tak dalej, to jest możliwe do zrobienia, ale też można tutaj troszkę prościej, dlatego że jak chwilę na to popatrzymy, no nie ma tutaj niestety jakiś. Znaczy, reguła jest taka, że jeżeli mam wielomian drugiego stopnia w x, to mogę próbować go potraktować właśnie jako wielomian drugiego stopnia w x, o współczynnikach zależnych od y, zastosować wzory na pierwiastki i rozłożyć na ilość. No, wtedy coś tam dostanę. Nie musi to być wtedy wielomian w y oczywiście. Ale tutaj jest troszkę prostszy sposób, jeżeli chwilę na to popatrzymy. Natomiast możemy to zapisać tak, 4... xy, a 4y kwadrat to jest 2y do kwadratu. I teraz to 4xy to jest 2. 2 razy 2y razy x. I widzimy tutaj, że to jest kwadrat pewnego wyrażenia. Jakiego wyrażenia? No x plus 2y. Tak? X plus 2y do kwadratu. Prawda? X kwadrat plus 2 razy 2y razy x plus 2y kwadrat. No dobrze, to mamy licznik 5 razy x plus 2y do kwadratu. No dobrze, teraz mianownik. Mianownik jest również wyrażeniem kwadratowym w x i w y, więc podobnie jak z licznikiem można próbować w ten sam sposób z nim postąpić. No ale też pytanie jest takie, no to da się nam uprościć, jeżeli z tego mianownika uda nam się wyłączyć czynnik x plus 2y. No więc spróbujmy tak pomanipulować mianownikiem, aby ten czynnik wyłączyć. No, czyli tak, x kwadrat, tu mamy tak, minus xy, minus 6y kwadrat. No więc chciałbym x plus 2y wyłączyć, więc napiszę tak, x kwadrat plus 2xy. Jak zapiszę zamiast minus xy 2xy, no to widzę, że z tego wyłączę sobie x plus 2y. No dobrze, ale tu mam minus xy, a tutaj dodałem 2, to muszę, żeby mieć minus xy, to muszę odjąć 3xy. No i potem mam minus 6y kwadrat. I teraz widzę, że tutaj, zobaczmy, co się dzieje. Otóż z pierwszych dwóch mogę wyłączyć x. A z drugich dwóch mogę wyłączyć minus 3y, prawda? I tu będę miał x plus 2y. Czyli, no właśnie, czyli dostanę x plus 2y, teraz wyłączam, razy mi zostanie x minus 3y. Aha, no dobrze, czyli licznik, przepraszam, mianownik mogę zapisać jako x plus 2y razy x, co tam było, x plus 2y, x minus 3y. No i widzę, że mam wspólny czynnik i ten wspólny czynnik mogę przez niego skrócić, to znaczy tutaj skreślić tę dwójkę, a tu x plus 2y i dostaję co?
5 razy x plus 2y przez x minus 3y. Może jeszcze to 5 mogę z powrotem, no to już jest kwestia, co kto lubi, mogę to zapisać jako 5x plus 10y po prostu przez x minus 3y. No dobrze, ale musimy jeszcze pamiętać, że wyrażenia wymierne to mają swoje dziedziny. Otóż to wyrażenie tutaj, wyrażenie wyjściowe jest określone tam, gdzie mianownik nie jest 0. No skoro mamy mianownik w postaci iloczynowej, to dosyć łatwo stwierdzić, gdzie on jest 0, a mianowicie no, tutaj, czyli dziedziną tego wyrażenia tutaj jest x plus 2y nie może być 0 oraz x minus 3y nie może być 0. Wobec tego, no to musimy, to są dwa równania proste, czyli to wyrażenie, jeżeli potraktujemy to jako taką na płaszczyźnie, no to ono jest określone poza dwiema prostymi, no ale tutaj właśnie podzieliliśmy przez x plus 2y, czyli to wyrażenie x plus 2y bywa 0, prawda? I teraz naturalną dziedziną tego wyrażenia jest x różne od 3y, prawda? X minus 3y różne od 0. Więc żeby te wyrażenia były równoważne, to znaczy, żeby miały te same dziedziny, my musimy tę pamięć o tym, że to było uproszczone wyrażenie, pewne wyrażenie wymierne, że to jest uproszczone to wyrażenie, które ma swoją dziedzinę. Część wiedzy o tej dziedzinie straciliśmy, wobec tego tutaj musimy ją dopisać, czyli musimy napisać x plus 2y różne od 0. Tak wobec tego nasze wyrażenia są teraz równoważne, to znaczy to wyrażenie jest równoważne temu wyrażeniu, no razem z tym dopiskiem określającym, rozszerzającym, zmniejszającym jeszcze dziedzinę tego naszego wyrażenia.